Przyjaciele, Jezus jest realny, On żyje. To nie żadna religia. Twoje życie może się dzisiaj zmienić. 10 lat temu ja poznałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa. On jest realny. Jezus żyje. To zmartwychwstały Bóg. To nie jest Bóg gdzieś na krzyżu. To jest Bóg, który żyje, który jest doświadczalny. Ja doświadczam Jezusa. Znam Go osobiście. Jest moim przyjacielem. Jest moim pomocnikiem. Jest moim źródłem szczęścia. I Ty również możesz Go poznać. To jest najpiękniejsza rzecz. Najbardziej wartościowa rzecz w życiu każdego człowieka. Ale dlaczego Ci się wydaje, że to są jakieś opowieści, to co ja mówię? Dlatego, że jesteś oddzielony od Boga. Oddzielony jesteś od Boga. Przyjaciele, możecie się osobiście pojednać z żywym Bogiem. Możecie poznać osobiście Jezusa. To nie kler. To nie żadna religia. Jezus jest realny. To jest jedyna deska ratunku. Wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. Wezwij, bo to jest prawda. Powiedz, Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus, oddaję Ci moje życie. Jezus, ja wierzę, że jesteś realny. Jezus, ja wierzę. Ja wierzę. A jeżeli nie wierzysz, człowieku, to powiedz do Boga, ja chcę prawdy. Bo ja się tak nawracałam. Ja powiedziałam do Boga, którego nie widziałam, którego nie znałam. Ja powiedziałam do Niego, chcę prawdy. Czy Ty istniejesz? I spotkałam się z Jezusem Chrystusem. Jezus jest realny, żywy. Rozumiesz? On jest żywy. Żywy. Twoje życie może być zmienione przez osobiste poznanie żywego Jezusa. Możesz być wyciągnięty z systemu tego świata. Możesz mieć skarb, którego ten świat nie rozumie i nie rozpoznaje. Możesz mieć skarb, skarb życia, który nie jest dostępny i doświadczalny tu na ziemi przez takie codzienne życie. Jezus Chrystus to skarb. Jezus Chrystus to król. Przyjaciele, ja mieszkałam w pięknym kraju. Tam poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. I wiecie co? Ja żyłam dobrym, ostatnim życiem. Nic mi nie brakowało. Imprezowałam, bo lubiłam imprezować. Ale ja miałam ogromną pustkę w swoim sercu. Bo po kolejnej imprezie budziłam się rano, bolała mi głowa i czułam pustkę w sercu. Bo ile można imprezować? I wiecie co? Kiedyś zawołałam do Boga i powiedziałam, Boże, czy jest coś więcej? Czy jest coś więcej niż to życie? Takie życie, które się obraca w kółko naokoło tego samego. To zakupy, to kino, to jakiś chłopak, jakaś impreza. Czy jest coś więcej? Przyjaciele, jest coś więcej. Jest coś wielkiego, pięknego. I to jest coś więcej. I to jest tylko doświadczalne przez Jezusa Chrystusa. Wezwij imienia Jezus. Przyjacielu, wezwij imienia Jezus. Powiedz, Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus, chcę Ciebie doświadczyć. Jezus, jeżeli ona mówi prawdę, to ja też chcę przeżyć nowe narodzenie. Chcę zmienić swoje życie. Jeżeli wezwiesz imienia Jezus, to On przyjdzie. Przyjdzie i Twoje życie będzie zmienione na zawsze. Amen.